Odczytałem wiadomość głosową jednego ze swoich obserwujących, 14-letniego obserwującego mnie, gdzie chłopak z płaczem nagrał mi się po tej konferencji, gdzie była mowa o tym, że funkcjonariuszom się nie podaje ręki. Jako syn funkcjonariusza nagrał mi się i autentycznie zadał mi z płaczem pytanie, czy ja uważam, tak jak była mowa na konferencji, że jego tata jako funkcjonariusz nie zasługuje na podanie ręki. Otóż jest to chore, jest to odwrócenie absolutnie norm społecznych. To było też mówione w kontekście żandarma, pana Kamila Mindy. To ja powiem tak, to dla mnie wielkim honorem jest, jeżeli to pan Kamil Minda podałby mi rękę. Jako żandarm, jako funkcjonariusz, jako sportowiec, to dla mnie to jest honor.